Niełatwo to zapomnieć. Ci ludzie w Matambwe byli przerażeni. W ich oczach było widać, że czują nadchodzącą śmierć. Wyobraź sobie miliony ludzi w takiej histerii. Nie mogę do tego dopuścić w Waszyngtonie. Chcesz, żebym powiedziała, że brak kwarantanny to słuszna decyzja? Jestem taki przewidywalny? Znam cię. Jestem twoją żoną. Może uda się to wyciszyć. Gapię się na tego gościa cały dzień. On tego nie ma. To nie to, co w Afryce. Mówię ci, to coś innego. Nie ma wysypki, nudności, jego oczy, prawie nie ma gorączki. Ten wirus rozrywa wnętrzności małp. Tymczasem Carter próbuje wywołać panikę. Oboje wiemy, do czego jest zdolny. A może tak się upierasz właśnie przez niego? Mamy dwa rodzaje wentylatorów i dwa rodzaje baterii. Wybierzcie odpowiednie. Gdy się rozładują, ciśnienie w kombinezonie spadnie. Nie panikujcie. Szybki oddech to większe zużycie tlenu. Możecie dostać klaustrofobii. Jeśli zacznie wam walić serce, uspokójcie oddech i policzcie do 20. Jeśli serce zacznie bić szybciej, możecie dostać ataku. Skupcie wzrok na drzwiach. Gdy je pokonacie, skupcie się na następnych. Wyjdziecie stamtąd. Każdy, kto ma ostre narzędzia, zawsze ma swojego partnera po lewej. Chyba że jest leworęczny, to po prawej. Jeśli stracimy zasilanie, może się zrobić ciemno. Może wam zaparować kaptur. Znajdźcie latarki, które wszyscy macie. Zostaniecie dobrani w pary. Co 10 minut macie sprawdzić stan partnera. Szukajcie dziur w kombinezonach. Co 45 minut obowiązuje was przerwa. Carter, światło. Już dobrze. W porządku. Spokojny, równy oddech. Czyj to był partner? Znajdź nowego.